Wiesz, tam jak wycinaliśmy co te drzewa tam przy te krzaczki, no nie? No No. i wódź się przypierniczył o to, że te pnie tam zostały, nie? I wiesz, on dzwonił, Serio? to wczoraj do mnie dzwonił, rozumiesz? Ja powiem, dobra, panie wójcie, usuniemy, nie ma problemu, ale ci powiem, tak mnie zgrzał, że się zdenerwowałem, pojechałem do GS-u, kupiłem sobie cztery piwa, musiałem odreagować. Wiesz, tam halina się wydarła trochę, ale nieważne. Gdzie jest Janusz? To właśnie już miał być. Gdzie on jest? Czekaj, ten w ciągniku mam telefon, zadzwonię do niego, bo... Ojku. Janusz, gdzie ty jesteś? Boże, mieliśmy nagrywać. Wiesz o tym. Ale co mnie to... Mieliśmy nagrywać. Masz 8 minut i widzę cię na polu. Cześć. Co, Podobno znowu? już jedzie, wiesz? No, ciekawe. Naprawdę, ale mnie zgrzał po prostu. Tyle mu zrobiłem, tyle mi zawdzięcza, a No nawet na widzisz. głupie nagrywanie nie chce przyjechać. Boże święty. Bo mu jeden z dziesięciu jakiś tam, nie wiem co w ogóle on tam Ominął ogląda. jeden odcinek i się dopiero narobiło. A tyle mi zawdzięcza, tyle mu w życiu pomogłem. No Boże właśnie. Janusz, naprawdę już. Gdzie on jest? Za Nie taką widać go. pomoc to niż od razu tutaj powinien być. O, już. Gdzie on jest? Nie wiem, szukam go. Gdzie on jest? Nie wiem. O Boże, dobra, nieważne, poczekałem, że zaraz przyjedzie, po prostu, bo zgrzał mnie. Ale widzisz, wysoka kukurydza w tym roku, nie? No, Tutaj wysoka, kurde. wysoka, no. Się zdaje. Będzie ładnie, No. dbało. O! Jest! O! Ty! A czemu on się Wysoka! czkarnią nie przyjechał? O! Łoku, Janusz! Mercedesem? Janusz! Ej, co to ma być, co? Jestem. Gdzie ty byłeś? Janusz! Jeden z dziesięciu. No, tak myślałam. Po się czkarnie raz. Powiedziałem. Janek, ty mnie dzisiaj nie denerwuj, bo mnie. Rozumiesz, halina, jak mnie. Ja chyba okres mam. Janusz, ja mam okres. Naprawdę. Bo. Jak Boże. jeździsz? Nie wiem, po prostu. Dobra, zaraz przyjedzie z tą sieczkarnią do tego. Nie wierzę w niego, naprawdę nie wierzę. A papieżaka idę postawię. A, bo nie, dobra. Aj, dobra, trzeba się uspokoić, dobra, że już przyjechał. Ule, 10 godzina i. A my jeszcze tutaj stoimy. Nie wiem. Ale dobrze, kurde, trzeba skosić tu kukurydzę, bo już. Ko No, końcówka najwyższy czas. września. No, już końcówka września, rozumiesz, a my tak naprawdę mamy skoszone tylko tyle, co wtedy. Trzeba skosić te całe, wszystkie pola, co mamy na ten. No No, jeszcze. teraz też musimy. Musimy, bo kurde, rozumiesz. To już pora i tak dalej, także tu nie ma co zwlekać z tym, kurde, bo później to rozumiesz. Jeszcze nie daj Bóg, mróz przyjdzie, jak to No, przymrozek dokładnie. chwyci, to w ogóle nic z tej kukurydzy nie zostanie. Dokładnie. Nic, może nie wiem. Pojedziesz pierwsza, czy ja mam jechać? Jedź może pierwsza, jak chcesz, to się ustaw Dobra. koło pola. Ja tutaj, kurde. Też odpalę. Sobie New Holanda, kurde. Tankowałaś przed wyjazdem, czy nie? Tankowałam. A, no dobra, to super. Ja też tutaj. Większe pół baku mam, tu już nawet nie ten. Tu, wiesz co? Tutaj ja się ustaw, bo tu będzie Tam? prościej, Dobra. wiesz? Tu prościej będzie czerny. Wyjdę tu na górkę. A, tu już jedzie, dobra, Janusz. Wejdę do tego, do ciągnika, ten CB radio od razu, może będzie słychać. Halo, Janusz, jesteś? Taka. No. No. Sorry, że tak na ciebie się zdenerwowałem po prostu, ale sam wiesz. Naprawdę, no. Która godzina, Janusz? No, naprawdę, no. No sorry, w CS-a grałem później jeden z 10 oglądałem.
Ale wiesz, ile mi zawdzięczasz, wiesz, ile dla ciebie zrobiłem w życiu. No takie nagrywanie to powinieneś od razu być, jak ja tylko powiem. Już. Czy ja tak wiele wymagam, jak chcę tylko, żebyś grał ze mną i tak dalej. Ale dobra, skończmy ten temat. No. Co tam ciekawego w tym 1 z 10 dzisiaj było? Ty powiedz mi lepiej. Nie wiem, był jakiś typ z tego. Boże, z Wodzisławia Śląskiego i całkiem Kaczora przypominam. O dziwo, też się nazywał Marcin Kaczorek. O kurde. To nie. A taką twarz czerwoną miał? Jakby przepity był? On miał sinął. Co ten Marcin nie powiedział, że w programie udział bierze? Nie, Się no nie ale pochwa. odpadł prawie na samym początku. Znowu pewnie pijany był. No, a teraz ludziska, słuchajcie, to taki fajny początek wymyśliliśmy. Tak już na poważnie, póki tutaj już sobie zaczniemy, ja tu siedzę sobie w ciągniczku, także A da trochę na lewo, trochę na lewo i jest ze trochę do mną tyłu. właśnie, jak widzicie, już tak na poważnie Ile jest ze jedziesz? mną Aduśka, oczywiście, Cześć. i jest ze mną Arek Arikson. Cześć. Ile jedziesz, Arek? Ja jadę 10 na godzinę. Dobra. No, Dobra, także dzisiaj już zobacz. sypię lepiej. No, No, to dzisiaj ładnie będzie wysiada ten sypał. hydraulicznym tym siłowniczkiem tą klapę z przodu zamknij, bo się wysypie. Okej, No, czekaj. Generalnie to dzisiaj akcja. wygrał jakiś typ z tego. Z Pomorza. Z Pomorza? No. To nie wiem, tu gromowie. No, a generalnie ludziska, słuchajcie, dzisiaj kukurydza na pełnej. Akcja kiszoneczka, myślę, że już czas i pora, Możesz koniec września. podjeżdżać. Już? No. LOL! Ej, coś mi bezpiecznik przerywa w prawym tym. Żarówka znaczy. Dobra, już. Szybko, nie No. mam całego dnia. A co Przepraszam. ty, w tego CS-a nie grasz? Przepraszam. Wybacz mi, naprawdę. Ja tu jadę na złamanie karku, a jeszcze czekam na ciebie teraz. Dobrze, już. Po co te nerwy? No. Ogólnie lodziska zostawimy sobie na kiszoneczkę. Na kurde, na kiszoneczkę. Na ziarno dwa pola kukurydzy. Myślę, że wystarczą w zupełności dla nas. No a reszta pójdzie oczywiście w silos, prawda? Ładnie sypie, o wiele lepiej niż wcześniej. No wiadomo, wcześniej to trochę ta kukurydza jeszcze mniejsza była. Ale teraz patrzę, że nawet okej. Że obyśmy tylko się wyrabiali właśnie z tym. Rozumiecie? Widzisz, rozumiesz, nie? Także rozumiesz. No. Wiesz co, hashtag? Tak, słucham. Ja wysiadam. O. Przepraszam, zmieniłem się. Dobra. Mam wyjebane teraz na odcinek, jak nagram do dwóch osób. Idę spać w tej chwili. Dobranoc. Arek, czy... Arek... Ty dobrze się czujesz dzisiaj? Arek, czy ty wrócisz? Arek, przepraszam. Jestem z powrotem i Dobra, to teraz ja pojeżdżę. Albo Dobra, no, dobra. kurde, dobra. No, no Ja to... z przyjemnością tutaj w MTS-a zasiądę. To jademy, rozumiesz, synek. Jedziemy. I cyk. I cyk, sieczkarnia. Ja się postaram tak ładnie to wziąć. Pa nawet wezmę. Rozumiesz. Cześć, nie. Rozumiesz, takie rzeczy się robiło ze szwagrem po pijanemu. Po pijanemu. Obgasimy, co, Aruś, to teraz? Sobie ładnie, Tak, tak? dopiero 69%. O, słyszę Fenda już z tyłu. Nie widzę, ale słyszę. A chcesz jeszcze głośniej usłyszeć? Nie, bij. Nie wiem. Czemu ten tam... Wygląda... Lowrider, który z przyczepy roi. Czaj, bo to sypie na ziemię, to szkoda kiszunki. Zrobimy sobie takiego poprzeczniaczka tutaj. Rozumiesz? Daj, bo wysypiesz zaraz wszystko z przyczepy i będzie. Nie, ja usypu tak wiesz. Jak A, wysypię uklepujesz, pieniędzmi. jak Ubijam, mąkę na tak. przykład, ja ubijasz mnie. Fajnie Tatara to by wygląda, konflikt. nie Możesz dać powiem. do tytułu, to będzie clickbait. A czemu nie sypie? Rol? Za szybko chyba wyjechałeś, wiesz, pojechałeś. Ej, Tak. słyszysz? Daj, że przyczepa robi pompki, to będzie clickbait. A, no Muszę tak. wyświetlenia.
I w nawiasie tam stopkowo F5 na modkap. I co też będzie wyświetlenie. To jest PGR Bruzda. No to PGR Bruzda na modkap. A 2 napisz, o. 100%, dziękuję. O Jezus, na ja ziemię trochę skusiłem. Jadę. Chcesz tylko transportu. Nie chcę już kosić dzisiaj. Ada, a ty odezwiesz się do mnie po odcinku? No, odezwę się. No bo ja chcę tylko kontaktu z tobą, nic więcej. Okej. Okay. Naprawdę. Ada, liczyłam. Dobra, odezwę się. Super, podoba mi się. Zawrócimy się tutaj jeszcze raz, słuchaj. No, wiem. Czekaj, wsypię trochę. O Jezu. Na ziemię poleciało. Się marnuje tyle, rozumiesz? No. Teraz Ada będziesz miała zadanie specjalne. Tutaj będziemy się obkasywać bagno tutaj. O nie. Bagno! Gier bagno. Tak. No szybko tu twoją przyczepę się zapełnia. To no, jak już taką, mam 30%. Jak takie pudełko po zapałkach, rozumiesz? No. Ale już nas spali się do początku, ja nie mogę. No, trochę tego jest. No, a to jest dopiero pierwsze pole. A jest jeszcze no chyba... Dole. A to są chyba jeszcze 4 do skoszenia na siaczkę. Także po odcinku i tak będziemy sobie tutaj mieli dużo pracy ogólnie, bo tak sobie robimy dzisiaj wieczór z farmingiem. Z racji na to, że mamy weekend. Czekaj. Wiem, że to ja nierealnie ludzie jeżdżę, wybaczcie mi ogólnie, ale... W sumie... co jebać. A no. Tylko gra. A już to. Tylko kontakt. No swoją drogę jeszcze nie ten, to tylko kontakt. No. Bez kitu. Ja się chyba zajmę sprzedażą gniazdek. Czego? Gniazdek. Będę gniazdka sprzedawał. Do świata. Czemu? Jedyny kontakt, jaki umiem nawiązać. O kurwa. O nie. Jezu, jakie ja zło. Ja nie zaczepię się tu? Wnikasz? No. A jednak. Jakbyś pojechała z lewej strony, no to byś to się nie zaczął. Tak zrobił. Czemu ty zaczepiłeś walec? Wagon. Przyczepę zamknij. Albo dupę. A, no tak. Zamknij tą dupę. Zamknij tą przyczepę, kurwa. Ile? 5% jeszcze. Dobra, to już leć. Dobra, Marek, dawaj. Już? No. Ja ale, Aduśka... Ja muszę tam wjechać. Zdać, żeby dziki martwe, kurwa, z kukurydzy. Cześć, też się powinienem. Aha, tym przyczepą robię, okej. Okay. Fraciek Mas, chodź tu. Już. Podjeżdżaj. Czemu ty to tak rozumiesz? Do dzików zgarniania martwy. Dzika to ty w spokoju został. Albo nie, jebać go. No ale musisz podjechać, bo ta przyczepa inaczej ten bierze, wiesz? O, już. No jest taka śmieszna trochę. Jest tak to wygląda. Czemu zjeżdżasz tak? A. Jedźżeś równo. Fraciek. Do dokładności, poczekaj. Jezus Maria, Arek, z tobą to... Aj, Boże Święty. Wygląda jak taki wagon teraz. Nie, to wygląda jak taki za duży obciążnik na tuza z przodu, nie? No. Boże, jedzie taka ściana taka. No, stop, ten. Teraz enchesz, patrzcie świnie. Tak. Pięta już łamana, ale kurde. No. Tam na tego mi sypiesz piszą. To jak coś, to będziemy w kontakcie. Dobra. Ale takim z uziemieniem? Nie, bo nie stać mnie. Live'a odpal. Ale... Nie mogę, bo...
Bo nie umiem. No. Charytatywnego live'a. Może. Dobra. Coś tam taki 9-letni chłopczyk pomocy potrzebował. No chciałem tak właśnie, wiesz, pomóc w jakiś sposób, nie? Już nawet mam tytuł. Wiesz? Tak? Tak. A ty nie masz przypadkiem 100%, kolego? Nie, 84. Czemu nie sypie? Nie wiem. Dziwne. Nie wiem, jedź, bo nie sypie widocznie, wiesz? 84 tysiące. Jak 84 tysiące, jak ona 42 bierze? Boże, 84%. Ale nie sypie, bombardujemy. Nie wiem, coś się dzieje. Nic, wysyp może jeść, wiesz? A czasami jest, tak się bagują, bo... Tak, dobrze! Dobrze! Tak to się robi. Chodź, Aduś, tutaj też obkusimy bagno, widzisz? Ty to masz szczęście. Chciałeś zabłysnąć? Wiem, mogłem dać donate'a, przepraszam. No. Zniszczę cię, rozumiesz? Dobrze, ale... Nie chcę tylko kontaktu, Arek, nic więcej. Dobra. A co ty myślisz, że liczyłeś na jakiś ten? Ty wiesz, ile mi zawdzięczasz? Ile ja dla ciebie zrobiłem? Ile chcesz? 2300. Dobra. To te 300 to już driver ci da. Hokej. Hokej? Hokej. W ogóle jak ja ciulowo się przyciąłem tutaj. Chociaż nie, może być. Może dajmy jakiś temat, co? Na odcinek. Dwulicowość? Może taki temacik fajny. Czekaj, czekaj, nie, Adam, myślałem, że pojedziesz tam. Będę skakał, kurwa. Kamil Szczoch. Kamil Szczoch? Jedź tam prosto, widzisz, Adam? Tam gdzie moja rura wskazuje. Dobra. Mogę się trochę opóźnić. Będę później, bo się zablokowałem. Nie no, wyjadę, tylko że czasu potrzebuję. I kontaktu. Czekaj, ja to ładnie wykręcę. Dobrze, że nie mam modu nagniecenie. Dobra, to ja popatrzę ze środka, jak coś to nic nie widzę. Na łamanie. No dobra, już. Chyba nie. Dam ty. Ale ty mnie pchasz, Ada. Wow. A mnie Ada popchała, rozumiesz? Dupę! No! Żebyś wiedział. No! Jeszcze takie. Aż tak? Tak? Słucham. Ale nie małpuj mnie, dobrze? Powiedziałem hashtag, a ty tak? Hashtag, tak? Co ty myślisz, że ty małpujesz mnie? A dość możesz jechać z boku, bo jakby obciągnikiem swoim, obciążnikiem mi dotykasz końcówki tym headerem. Dobra, ale. Już. Nie, żeby mi się to nie podobało, że dotykasz mi końcówki po prostu headera, prawda, i spychasz. Co ty robisz? Jak ty się zachowujesz? Trochę kultury. Nie dość, że się spóźniasz na odcinek, bo grałeś w jakiegoś CS-a, to jeszcze mi tutaj będziesz bekał? Ty jak się zachowujesz niemoralnie do dziewczyny, jak się odzywasz? Że przepraszam, już nie będę. No. Arek, ale... Ja chcę drugiego kontaktu. No. Dobra, 100%. A ja teraz się wycwanię i wypełnię swe zadanie. No. Wypełnić to cię mogę miłością, jak chcesz. Nie chcę. No ja sobie posiedzę, rozumiesz, w księgarni sobie, nie wiem, papieroska zapalę, a nie, nie palę papierosów, przecież to nie zapalę. Obijasz się. Wow, jakim bokiem, bo, ho, ho, ho. Dobra, teraz już będę jeździł tak w miarę ten... Jestem ciekaw, jak to sobie da, ale skoro to jest kurwa agro, no to powinno dać sobie radę. Jedź tam! Jadę, po agro. No, zmiecie sobie, wyłączę na razie kombajn, bo... Fraciek to jest. Fraciek. Mas. Ja mu wracam z gaz. A nie wiem, nie miałem okazji siedzieć w takim Jaguarze akurat, nie? No. Ale tu jak jest gałka... To jest jedyny Jaguar, w jakim siądziesz, więc ciesz się. Nie no, na pewno w tym sezonie będę nie tyle co jeździł, ale będę miał okazję siedzieć czy coś. Ale generalnie dziwi mnie, nie czy dziwi, zastanawia mnie jak jest ta właśnie tutaj, ten joystick cały, bo to jest jakby z ciągniku, nie? Znaczy z ciągnika, z klasa.
tutaj, akurat w tym właśnie teraz, ale nie wiem jak jest w realu, bo nie miałem okazji, mówię, siedzieć jeszcze w takim jaguarze. Arek, czy ty przyjedziesz? Jestem już. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Się oglądał wszędzie. Jadę. No. Ogólnie to znowu możecie napisać w komentarzach, ludziska, czy chcecie jeszcze ten, czy jeszcze chcecie jeden odcinek jakby z kiszonki. A nie, w sumie z kukurydzy i tak będzie łarka, więc... dobra, nie było tematu. Przepraszam. Aż tak spójrz do tyłu. No widzę. Czemu ty... Co ty... Co? Czemu ty jedziesz manem? To jest agrotrak. To przecież on może jeździć. Wow. Fajnie. Czyli fraciek będzie dla fraćka tu sypać na ten. Już fraciek. Obody ma terenowe, więc... On więcej weźmie? Niż tamta przyczepa? Ale z nas fajny kiszonka skład, nie? Tak. Tak kosimy się na luzie, w ogóle zero realności. No. Zero kontaktu. A my tylko chcemy kontaktu, nic więcej. Tak, że tak wiele tak. Wymagam. Naprawdę. No, ale generalnie... myślę, że fajnie. Myślę, że ludziom może się podobać. Mimo, że nie jesteśmy jacyś entuzjastyczni na odcinku. Myślę, że w miarę okej będzie. Tak. Myślę, że tak. Się tam kopiesz, co? Troszeczkę. Nie. Topa 2018 nie będzie. Szkoda, myślałem, że będę do wyświetlania. Widzisz? Źle myślałem. Jezu, słyszę Fenda. Jest. Gdzie ty jedziesz? No prośmy. Jeszcze jedziemy tu manewrować. Stój. Nie, ja tylko tu wykoszę, widzisz? Chcę tylko mi... Zawróć się, Boże, i ten klakson. Już widzę te komentarze. Jak wy kosicie, wy nie umiecie. Tak. W ogóle nie gracie realistycznie. Tak. Ciekawe, czy jak dojedziemy do... Ale za to mamy kontakt. Zrobić picie. Dokładnie. Czekajcie, ja puszczę go na kontakt tempomacie. Kontakt jest najważniejszy. Tak. Zdwu. Ja tutaj puściłem cię, żarówkę nie jedzie, ja idę sobie zrobić picie. Jezu. Widzicie, ludzie, tak się gra. Tak, to jest realne, naprawdę. Ja już to, on widzę, jak to on zjeżdża. Już trochę odjeżdża, no ale tak się gra, no. A może dojedzie do końca akurat. Czekaj. Nie, Ada, na razie jeszcze nie. Później, jak będzie bardziej zjeżdżał, to tak. Ale dobry pomysł miałaś, naprawdę. Teraz w pole wjedzie zaraz. On zaraz będzie mi wjeżdżał, ale on coraz bardziej w kukurydzę tutaj się pcha. Pod header dla mnie, rozumiesz? No i to jak? Ciekawie, ile ma procent. Jak będzie jechał? Już... Niech jedzie dalej, bo czekaj, niech... O nie, te krzaki wiedzie. Nie no, może nie. No, Żarek przyjdzie zaraz. Jedzie nam w kukurydzę, no. Grom tam. Dobrze, że nie ma modu ugniatania, to wiesz. Wtedy to bym się bał. Patrz, kurde. Idealnie wyszło. Kurde. Może on specjalnie, może Arek właśnie siedział pewnie cały czas tam. Tylko nie, udało się. Wróciłem, to słyszałem, tylko mówię, zaraz tam w kukurydzę wjedzie, nie? Mówię, poczekam do końca. Czekaj, stój tak, Ada, stój tak. Ja tylko tu wykoszę kawałek. No? Mam tylko kontakt. No dobra. No kontakt jest najważniejszy, no. Chyba złoży partię polityczną z takim sloganem.
Dobra, tak, wjadę. Nie, nie, dobra. Zakręcę teraz za sieczkami. Ups. O, że się kurkę uszypała? Uuu. No cicho tam. Później to będzie roboty z tym na koniec. No. To będzie trzeba wyrównać wszystko ładnie. Czemu ja ci sypię w bok tej przyczepy? Nie wiem, właśnie tak jakby ucięte było. A daj do przodu trochę i wyrzuć ten pomost dopiero. Jakby przyspiesz trochę, nie? No dobra, 100%. No właśnie tak patrzy, przestało sypać. Arek, jedzie. Patrzcie, jak przyczepę ma. Przez kiszunkę. Ty przyczepy. Aj, ten fraciek. Podoba mi się ta przyczepa z tyłu. Tak? Jest taka wielka. Nie wiem, z lepszych modów Petfana naprawdę. Wow! Jaka góra tu jest w ogóle. Może właśnie, Biskit, dajcie może jakiś temat na odcinek, bo tak my jeździmy kontakt. I pierdzie... Nie no, taki jakiś... Tak opało mi się. Kontakt, generalnie to... O lol, wtopa! Zobaczyć, nie, wyświetlenia! Lol! Clickbait. Uuu. Mega wtopa 2018, kiszonka 2018! Sprawdź to gówno, yo! No niestety, radź sobie sama. Chodź, Arek, kozić. Zmieniłeś się, hashtag. Wiem, to już nie to samo. Zmieniłeś się od czasu, jak kupiliśmy tą nową sieczkarnię, naprawdę. Ona ma to coś, czego nie ma nikt i nie jest. Radź sobie, chodź, idziemy kozić. Jaki to idę, pomogę jej, bo teraz mi mam wyrzuty sumienia. Ja nie mówię. Wyjechała! Jakaś drobna nie. Przysługa, ale byś się mógł zwdzięczyć jakoś. Wiem, ja dużo Adzie zawdzięczam, bo... Ale idę spać. No. Nie chcesz się spać, Arek? W sumie. Elo. Yo. Więc ty wrócisz, Arek? Arek. Wróć, proszę. Come back, please. O nie. User disconnected from your channel. Poszedł spać. No spoko, no. User joined your channel. Ty, pej, teraz clickbait. Arek poszedł wyszedł, spać na odcinku. Tak, tak. A to jest zły odcinek, to jest bardzo zły odcinek. Tak. Jest tak kontrowersyjny. Ale. Dobra, tam. Powiem puenta na dzisiejszy odcinek, jebać dwulicowe szmaty, o, tak. I to jest ode mnie i tak so much. Nie musi być to od Arka, nie musi być to od Ady, ale to jest ode mnie. No. Wiesz tu kawałek, tylko wytnę taki ten, rozumiesz? Aha, coś mi się stało. Ci się coś stało? Co ci się stało? Z grą mi się coś stało. Jak to? Klucz ci wyjebał, jak dla mnie? Nie, biały ekran się zrobił. A jestem w grze w ogóle jeszcze? Tak, jeszcze nie pisałem, że ci wyjebać.
Znaczy, żeby cię wyjebało. Ty pisałeś, że ci wyjebać. Przepraszam. Nie zaczyna się po prostu. Arek. Arek zasnął na odcinku. O nie. A mnie wywaliło z gry. No nie, no fajny odcinek, naprawdę. Jak ci wywaliło z gry? A faktycznie, no Arek ci wyrzucił. Nie, no nie wiem jak ten... Nie pisałeś jeszcze, że cię wyrzuciło czy coś. Ale mam biały ekran i nic nie mogę zrobić. Oh no. Twoją drogą, Arek za tego. Zapomnimy ci tą przyczepę i skończymy odcineczek. Bo teraz Aduśka opuszcza serwer jest. No. O nie. Fraciek masz podnosi serwer. No już. Dobra. A więc moi drodzy, słuchajcie, może odcinek niezbyt entuzjastyczny, ale po prostu tak nam się grało w miarę okej. Okay. Stój tak. Tak się nam grało w miarę okej. Okay. I myślę, że wam też nawet fajnie to się oglądało. Odcineczek może taki, no mówię, nie za entuzjastyczny i tak dalej, ale mam nadzieję, że jakoś tam, że tak to ujmę, go sobie fajnie, przyjemnie obejrzycie. Dobra, nieważne. Moi drodzy, a więc tak, dzięki wam przede wszystkim tutaj dla Arka i dla Adyza za nagranie. No i co? I myślę, że do następnego, oczywiście następny odcineczek Arka zapraszam bardzo serdecznie i bardzo gorąco z całego serduszka, moi drodzy. Zapraszam też na kanał Aduśki, oczywiście link macie w opisie. Wszystkie linki w opisie także wbijacie i tak dalej. I co wam jeszcze mogę powiedzieć? Pamiętajcie ludzie, kontakt jest najważniejszy. Kontakt jest najważniejszy. Jak ktoś chce kontaktu, to pamiętajcie, że to jest najważniejsze, co może od was chcieć. Chuj z pieniędzmi, kontakt, to jest najważniejsze. No, a więc to by było na tyle i oczywiście był ze mną Aruś. Cześć. I była ze mną Adusia. Cześć. I trzymajcie się buziaczki i pa, do następnego, hej. Cześć.